tym roku przebijemy magiczne 50 milionów sprzedaży, plus deweloperka, to się zrobi około 70 milionów przychodu. Mogę się do tego przyznać, jeździłem już od 15 roku życia samochodem bez prawa jazdy. Przedawniło się, ale codziennie jadąc do pracy mijałem swoich kolegów, którzy szli do szkoły. To są poziomy, które pozwolą utrzymać życie na bardzo wysokim poziomie. I wszędzie, prawda? Udało nam się na krzesłach zbić pewien kapitał, który dzisiaj inwestuje, przez lata inwestowaliśmy w nieruchomości, a teraz dodatkowo jeszcze na tych nieruchomościach budujemy póki co mieszkania i powielamy ten kapitał. Emerytura to jest coś takiego, że cały czas pracujesz, ale jakby w innych... Na swoich warunkach i w innym wymiarze czasu. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Kamil Pienio. Piąteczka. Cześć Daniel. Kamil jest przedsiębiorcą, który od wielu lat produkuje meble, a mianowicie krzesła. I prowadzi firmę rodzinną, to jest dosyć duża firma, bo zatrudniasz ile? Ponad 200 osób, prawda? Tak jest. I z Kamilem poznaliśmy się w taki bardzo niecodzienny sposób, bo poznaliśmy się tak naprawdę na imprezie Kuby Midla Integracji 4.0. Natomiast jak się okazało, Kamil w tym roku, na początku roku, wylicytował udział w Business Riderze i jakby z tego powodu zaprosiłem Kamila. Kamil jest przedsiębiorcą z bardzo fajną historią, z fajnymi sukcesami i mam do Kamila wiele pytań, które mnie interesują, bo Kamil prowadzi firmę z bratem, firmę rodzinną. I o tym też chciałem porozmawiać, bo mówiliśmy, Kamil, przed wywiadem, że twoja firma powstała już jakby w latach 90., twój ojciec ją zakładał jakby własnymi rękoma, no ale później musiał tą firmę wam przekazać, prawda? Tak. W ogóle twoja firma się nazywa? Cloudy Design. I robi głównie krzesła, prawda? Tak. Ta firma specjalizuje się tylko i wyłącznie w produkcji krzeseł. Mhm. Nie zawsze tak się nowocześnie nazywała gdzieś tam w latach 80. czy 90. To jest oczywiście trend, który przyszedł później w związku z tym, że krzesła, które produkowaliśmy od końca lat 90. sprzedawaliśmy głównie na zachodzie, dlatego też nasz brand nazywa się Cloudy. Mhm. Co też jest ciekawe, pochodzi od imienia mojej siostry, Cloudy. Tutaj też pozdrawiam siostrę. Jak najbardziej. Krzesła tapicerowane, historia pod względem tradycji rodzinnych sięga już ponad 40 lat, chyba 43 lata na dzień dzisiejszy. Rodzice zaczęli, ja z bratem kontynuuję. Mhm. Mówiłeś mi, że w latach 90. ta firma była duża, bo była większa od Bodzia, od Black & White'u ówczesnego, prawda? Tak. Że to była duża firma. I jakbyś mógł powiedzieć, jak te historie się potoczyły, bo one się tam przeplatają, te firmy między sobą, prawda? Natomiast oni poszli w jakimś tam innym modelu. Jakbyś mógł o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe. Jak najbardziej. Nie wszyscy pamiętają, przypuszczam, że widownię masz trochę młodszą, ale w lata 80. to był czas, kiedy też niełatwo było prowadzić biznes w Polsce i trzeba było to robić przynajmniej w porozumieniu z państwem. I tak mój tato też zaczynał w latach 79 roku tak naprawdę. W lata 90. już po okrągłym stole to już wtedy zaczęło się takie Eldorado dla biznesu. Aczkolwiek osoby, tak jak moi rodzice, które w tamtym czasie prowadziły biznes, miały jednak z tyłu głowy tą myśl, że nie zawsze będzie tak kolorowo, może coś się wydarzyć, więc byli bardzo ostrożni w zakresie inwestowania, podejmowania decyzji i te decyzje bardzo często właśnie były takie bardzo bezpieczne. A firmy te, które wspomniałeś, dzisiaj bardzo znane, może w zakresie półki cenowej czy jakościowej, to nie jest dzisiejsze Cloudy, bo my jesteśmy w półce premium plus i nawet wyżej, to te firmy, jednak ich właściciele byli odważni i zainwestowali i rozwinęli tą produkcję dokładnie tego samego, co wtedy mój tato robił. I w związku z tym pod koniec lat 90. Konkurencja na rynku meblościanek, czy mebli takich tapicerowanych, Sow, Wersalek, to było kiedyś znane i bardzo szeroko sprzedawane w Polsce, zrobiło się nieciekawie, nie było tam za bardzo pieniędzy, nie było rentowności. A do tego rynek polski wyglądał w ten sposób, że salony meblowe bardzo chętnie meble kupowały, ale gorzej było z płaceniem za te meble. I to był czas, kiedy trzeba było wprowadzić pewną świeżość do naszej firmy rodzinnej. A jak to się w ogóle zaczęło, że ty do tej firmy wszedłeś, tak? Czyli jakby tata ją prowadził, tak? I tam szło dobrze. I co było dalej? Jakby jak tata ciebie i wiem, że brata jeszcze, tak? Prowadził do firmy.
Tak, no firma od początku była rodzinna, a ja dołączyłem do firmy, jak miałem 15 lat, więc tak naprawdę byłem w pierwszej klasie liceum i niestety tato nie mógł prowadzić dalej firmy, zarządzać ją operacyjnie, tak od strony zdrowotnej i moja mama potrzebowała pomocy. Ja byłem jedyną osobą, która mogła wtedy wejść do firmy i pomóc. Byłeś tym starszym bratem, czy? Właśnie paradoks jest taki, że jestem najmłodszy, mamy tylko młodszą siostrę, ale ja byłem najmłodszy, tylko że starszy brat, czyli ten średni, robił karierę sportową, a najstarszy brat rozpoczął karierę biznesową w zupełnie innej branży, ale bardzo szybko już do nas dołączył. To nie był niecały rok i już do nas dołączył, ale ja byłem tą osobą, która ten szlak tego młodego pokolenia przetarła w firmie. Mhm. I jak było dalej? Tak? Na jakim poziomie wtedy była firma? 99 rok to poziom zatrudnienia, to było około 50-60 osób. Mhm. Produkowaliśmy meble, tak jak wspomniałem, te tapicerowane. Sprzedawaliśmy to w sumie na 7 rynków europejskich, głównie to są te rynki ościenne, ale problem pojawiał się właśnie z tymi płatnościami, więc problem był z cash flowem w tamtym czasie. I szukaliśmy jakiejś niszy i doszło do bardzo fajnego zdarzenia. Ja odwiedzając jedną firmę, która produkowała krzesła w niedaleko okolicy naszej miejscowości, zobaczyłem kalendarz firmy holenderskiej, która na tym kalendarzu miała zdjęcie z krzesłami i ze stołem. I tam był numer telefonu do tej firmy. I spisałem ten numer telefonu i w związku z tym, że rodzice inwestowali w nas i kończyliśmy letnie szkoły w Anglii, język angielski znaliśmy, tak jak ja i moi bracia, no to najwyższy czas, żeby wykorzystać swoje umiejętności. Zadzwoniłem do tej firmy holenderskiej i zaprosiłem ich na pierwsze spotkanie. I tak naprawdę historia z tymi krzesłami zaczęła się od tego, że nie wiedziałem, że to w ogóle będzie chodziło o krzesła, tylko my byliśmy zdeterminowani, żeby coś produkować dla firmy gdzieś z Holandii, z Belgii, byle nie już w Polsce, tylko iść gdzieś na zachód. Trwało to jakiś rok, zanim dogadaliśmy się w jakiejkolwiek kwestii, ale udało nam się wdrożyć model, który następnie zaczęliśmy produkować. Praktycznie po kilku miesiącach produkcji tego modelu stwierdziliśmy, że to jest to, w czym chcemy się rozwijać. Czyli oni jakby, to była firma, która produkowała takie rzeczy, a wy się staliście ich podwykonawcą? Tak? Nie, to była firma, wiesz co, oni powiedzmy, że w latach gdzieś tam 70. produkowali jakieś proste krzesła, ale już od lat 80. byli głównie firmą, która sprzedawała w ogóle meble, całe aranżacje wnętrz. I na tamten moment, jak my z nimi zaczynaliśmy, oni mieli własne biuro projektowe i sieć sprzedaży i potrzebowali fabryk, które będą dla nich to wykonywać. I my staliśmy się taką jedną z fabryk. I to właśnie ten trend, że poszliście właśnie w krzesła, a nie w inne rzeczy. I dlaczego właśnie, dlaczego te krzesła są lepszym biznesem niż wszystkie inne meble? Ja mogę powiedzieć, dlaczego są lepszym biznesem dla mnie i dla mojego brata, bo bardzo różnie można słyszeć. Jak zapytasz producenta sofy, co jest trudniej wykonać, czy sofę, czy krzesło, to powie ci, że sofę. A ja powiem wręcz odwrotnie. Jest wiele argumentów za tym technicznych, ale nie będę tego przytaczał, bo to nie o to chodzi. Dla nas to było coś nowego. Przez poprzednie wiele lat rodzice produkowali sofy. Dochodzi do pewnej monotonii w pewnym momencie i też dochodzi do jakichś barier. I albo je pokonujemy, inwestujemy i coś uda się nam zrobić, albo nie. W naszym przypadku pivot, czyli zmiana zupełnie kierunku, mimo że to jest branża podobna, to zupełnie inna, to jednak zaowocowało. Krzesła, o tyle co zauważyliśmy, dlaczego te salony meblowe w Polsce nie chciały płacić za sofy. Albo inaczej, jak już przychodziło do momentu, że trzeba płacić, co robili? Zgłaszali reklamacje. Bezpodstawne reklamacje tylko po to, żeby za te meble nie zapłacić. I wtedy z taką sofą to był problem, żeby ją przewieźć, naprawić, cokolwiek logistyka zrobić. To jest droga po prostu. Tak? Dokładnie. A w przypadku krzeseł, to powiem szczerze, można w krzesło wziąć pod pachę, wsiąść do pociągu i jechać i zawieźć na drugi koniec Polski bez żadnych problemów. Tak. I to są takie rzeczy może śmieszne, ale dzisiaj wygląda to w ten sposób, że jak lecę do klienta z wizytą do Izraela na przykład, to wzór krzesła pakuję do walizki tak naprawdę, w dwóch częściach albo w jakimś większym bagażu i bez problemu to ze sobą zabieram. A sofy ze sobą nie zabierzesz. To jest to. Następnie znaleźliśmy też te rynki niszowe, gdzie krzesło bardzo dużo się sprzedaje. Krzeseł też nikt nie kupuje jednej sztuki, tylko przeważnie to są sety od 4 do 6 w Europie, czy tam do 8, a na przykład w takim Izraelu standardem jest 12 krzeseł, ponieważ tam dzietność jest na poziomie 2,5, a w Polsce mamy poniżej jednego dziecka statystycznie na parę. Więc to są takie miejsca, gdzie
i statystyki, gdzie widzimy, że możemy zrobić no, też na tym biznes, bo na jednym krześle może nie zarobimy dużo, ale już na całym secie więcej. Tak, tak. A to nie jest też tak, że się krzesło po prostu częściej wymienia, częściej kupuje w swoim życiu? Ja na przykład kupiłem wiele krzeseł, ale SOF to bym policzył je na palcach dwóch rąk, ile kupiłem SOF. I to się jak najbardziej zgadza. To powiem tak, z badań wynika, i my tego doświadczyliśmy, że krzesła są niedrogim elementem wystroju wnętrz, w porównaniu na przykład do sofy czy do jakichś większych mebli, a bardzo mocno mogą zmienić charakter wnętrza. I my na tym trendzie bardzo mocno budujemy swoją markę w Polsce już od 2017 roku i uświadamiamy naszych klientów, doradzamy im, w jaki sposób właśnie wnętrza upiększać poprzez takie krzesła. Nie tylko krzesło, które stoi przy stole, ale też krzesło takie, które Amerykanie mówią na te accent chairs, czyli to są meble, które stoją i upiększają wnętrze. To są pojedyncze fotele, czy krzesła i tak dalej. I to się zgadza. Częściej to są małe akcenty, które ludzie u siebie w mieszkaniach wymieniają. A w pandemii pokazało to bardzo mocno. Jak zaczęły się remonty, bo wszyscy siedzieli w domach, zaczęło się Eldorado. Właśnie mam kolegę, który projektuje meble, między innymi dla Klera i mówił, że po prostu ten COVID to był dla niego jedno wielkie Eldorado i po prostu cała ta branża meblowa doznała takiego strzału dużego. Jak to było u Was? No u nas było podobnie. Jak zaczęła się pandemia, i akurat jak tylko pandemia się zaczęła, to ja byłem na targach meblowych w Stambule. I na tych targach dochodziły już do nas pewne wiadomości, co się może wydarzyć. Też czytaliśmy różnego rodzaju doniesienia z Chin. I faktycznie mieliśmy taki niepokój, zastanawialiśmy się, co robić. Ja pamiętam wtedy telefonicznie uzgodniłem z moim biurem, żeby zakupić jak najwięcej komponentów do produkcji mebli, bo część komponentów, jak na przykład tkaniny, pochodzą głównie z Chin. No, są polscy dystrybutorzy, ale tkanina pierwotnie przyjeżdża do nas, czy tam przypływa z Chin. Czyli robili zapasy, tak? Zrobiliśmy zapasy i to był luty, a zrobiliśmy zapasy do końca roku, czyli w kilka tirów, czy kilkanaście tirów z tkaninami do nas zjechało, bo baliśmy się o to, że nie będziemy mieli z czego robić. Oczywiście takich firm jak i pomysłowych ludzi, jak było mnóstwo i oczywiście ta firma, sprzedawała właśnie te tkaniny, to miała pełne ręce roboty, nawet w weekendy zaczęli dostarczać. Ceny na szczęście nie poszły w górę, wręcz nawet jeszcze dostaliśmy rabaty ze względu na wolumen, więc to było bardzo pozytywne. Tylko w momencie, jak doszliśmy do tego, że pandemia zaczęła się u nas, czy w Polsce, czy w ogóle w Europie, to zaczęły się zamykać sklepy meblowe, zaczęły się zamykać centra logistyczne i okazało się, że mamy już czego produkować, mamy co produkować, tylko nie ma gdzie tego zawieźć, nie ma jak tego spieniężyć. I tutaj na wysokości zadania stanęli nasi partnerzy na zachodzie i wszyscy ci, którzy musieli nawet zamknąć sklepy meblowe, to mieli otwarte centra logistyczne i przyjmowali towar. Bardzo dużą kreatywną wykazały się też właśnie salony meblowe, które zaczęły umawiać wizyty klientów u siebie w sklepach po to, żeby tą sprzedaż nadal gdzieś utrzymywać i boomem wtedy były sklepy internetowe. I to też zauważyliśmy. E-commerce wzrósł wtedy w naszej firmie poprzez naszych partnerów, nie bezpośrednio, o jakieś 50% w ciągu pierwszych kilku miesięcy. A mieliście już zaplecze e-commerce'owe do tego, żeby już sprzedawać? Jakby mieliście to wszystko podpięte, czy i trzeba było odpalić, czy na zasadzie, dobra, jesteśmy w czarny i coś tam widzimy trend, widzimy, co się dzieje i działamy? Początki już były, już pierwsze szlaki były przetarte, więc nie startowaliśmy od zera w zakresie wsparcia dla naszych klientów, ale jak najbardziej to wszystko powstawało jakby na prędce, żeby objąć to tą skalę. Business Rider. Chcę jeszcze poruszyć taki wątek prowadzenia biznesu z braćmi, tak, i z rodziną, bo mówi się, że się źle wychodzi na biznesie z rodziną i tylko na zdjęciach i tak dalej. Ja też mam w swoim otoczeniu wspólników, którzy też prowadzą rodzinne biznesy i to różnie z tym bywa z moich obserwacji. Bo wiem, jakby mam taką świadomość tego, że ludzie się zmieniają, że ja dzisiaj jestem taki, ale za 5 lat będę inną osobą, tak? Ty też miałeś inne przyzwyczajenia 5 lat temu, prawda? Jeździłeś innym samochodem, miałeś inne potrzeby. Czasami ludzie mówią, ja już nie chcę więcej pracować, ja chcę teraz korzystać z życia. Tak. I właśnie jak to jest u Was? Bo wiem, że Wy prowadzicie ten biznes i to jest jakby spory majątek, duża fabryka, mnóstwo wyzwań, problemów. Macie też rodzeństwo, wiem, że jeszcze masz dwóch braci i masz siostrę. Tak. I jak to wszystko zostało podzielone, żeby to działało?
rodzice, czyli tato i nasza mama, zdecydowali, że już nie chcą pracować i to jest czas na to, żebyśmy przejęli firmę. I świadomie firmę przejąłem razem z bratem Przemysławem i pozostałe rodzeństwo już w tej dalszej sukcesji nie brali udziału, ponieważ mieli już inne drogi rozwoju osobistego zaplanowane, aczkolwiek siostra jeszcze była nieletnia, więc tutaj braliśmy pod uwagę to, że siostra będzie wspomagać w pierwszych latach jakby wejścia w dorosłość i oczywiście to uczyniliśmy i czynimy do teraz, jeśli jest taka potrzeba. A najwięcej mogę powiedzieć o tym, jak z bratem się dogaduję, bo tutaj takie pytania bardzo często słyszymy. Mieliśmy tą okazję, że w 2018 roku byliśmy panelistami w dyskusji Forbesa na temat firm rodzinnych, właśnie sukcesji i tak dalej. I tutaj muszę powiedzieć szczerze, że pod względem charakterów dobraliśmy się bardzo dobrze i wypełnialiśmy się w zakresie obowiązków i wspierania się nawzajem w momentach tych słabszych, bo życie przedsiębiorcy nie jest tylko usłane różami. No nie, no, raczej kłodami. Właśnie. W poprzednim boomie takim budowlanym, 2008 rok, mieliśmy taką sytuację, że zaciągnęliśmy opcje walutowe, które zdołowały nas bardzo mocno, bo jak euro spadało i spadło do poziomu 3,20 zł, i w takim momencie myśmy zawierali opcje walutowe, żeby zabezpieczyć nasz wolumen sprzedaży waluty pod względem sprzedaży krzeseł na zachód, to trend się odwrócił i nagle euro skoczyło w ciągu kilku tygodni do 5 zł. I spowodowało to, że mieliśmy dosyć duży gap w cash flow i to tu mówimy o kilkunastu milionach złotych, co spowodowało na dosyć duże problemy z płynnością firmy i taką batalią trochę sądową, bo musieliśmy odbyć, niestety pozwaliśmy bank do sądu i odbyliśmy sprawę sądową, która trwała 2 lata. Z takim skutkiem? Z takim skutkiem, że zakończyliśmy to ugodą, o treści ugody nie mogę mówić, ale kosztowało nas to kilka milionów złotych i to był między innymi moment, kiedy wspólnie z bratem pokonaliśmy to. Jakie są korzyści z tego, bo jakby mówiłeś mi też przed wywiadem, że właśnie twój ojciec ze swoim wujkiem razem byli w stanie więcej osiągnąć, prawda? Niż osobno, bo mieli, może się wspierali też, mogli się jakby challenge'ować i jakby pomysły poddawać pod dyskusję, prawda? A wiem, że wielu przedsiębiorców brakuje kogoś takiego, kto ma takie samo albo nawet większe doświadczenie, żeby się zapytać, słuchaj stary, co ty o tym sądzisz, prawda? Jak jest samemu, to się, no, nie każdy pracownik może ci doradzić, prawda? I czy to jest tak, że ten brat jest takim jakby, się wspiera się wzajemnie i takim mentorem wzajemnym? Oczywiście. To jest najważniejsze w tym wszystkim, to takim znowu przysłowie możemy tutaj przytoczyć, co dwie głowy to nie jedna i to się zgadza, a tym bardziej dwie głowy, które mają wspólny cel osiągnięcia sukcesu, a dodatkowo są też za to przedsiębiorstwo odpowiedzialni. Bo tak jak mówimy firma rodzinna i tak dalej, ja cały czas nazywam nasze wszystkie przedsięwzięcia jako przedsiębiorstwo rodzinne. Bo dzisiaj to jest nieistotne, czy my robimy krzesła, czy my inwestujemy w nieruchomości, to jest cały czas majątek rodzinny, o który dbamy i cały czas powielamy. I tutaj w zakresie takiego wspierania się to jest bardzo kluczowe, żeby w różnych momentach, bo różne momenty są w życiu i to prywatne i zawodowe, że jesteśmy w stanie się wspierać, a dodatkowo uzupełniać, co jest istotne, choćby nawet w takim codziennym balansie życiowym. Jeśli chcę wyjechać na urlop, nie mam miesiąc czy półtora, tak jak to miało miejsce teraz w tym roku, wiem, że na miejscu zawsze jest brat, bo zdalnie możemy popracować, ale zawsze ktoś tam jeszcze na miejscu, jak zaglądnie, jak sprawdzi, to człowiek jest bardziej spokojny. I to samo w drugą stronę. Też brat może sobie spokojnie pozwolić na to, żeby wyjechać na dłużej i tematy będzie miał też zorganizowane. No właśnie, to jest fajne, ale pytanie, gdzie jest ta granica, prawda? No bo też nie chcę tak głęboko grzebać u Was, ale popatrz sobie, jeżeli Ty byś powiedział, że chcesz mieć 5 lat wolnego, prawda? To pytanie, ile ten Twój brat by ciągnął ten wóz za Ciebie, prawda? Na swoich barkach samych. Albo by powiedział, słuchaj, ja chcę mieć firmę dalej, ale już nie chcę pracować. Ty teraz pracuj, zajmij się tym. To są takie decyzje strategiczne i oczywiście zawsze, czy to w życiu prywatnym, czy biznesowym, zawsze dochodzi do pewnych kompromisów. Nie ma takiego złotego środka i ja jestem osobiście daleki od tego, żeby narzucać coś, tylko wypracowywać, a wypracowuje się jednak ten kompromis. Owszem, rozmowy dotyczące ilości pracy, czy przejścia na tak zwaną emeryturę rentierską i tak dalej, to są rozmowy normalne i po tylu latach prowadzenia biznesu do takich rozmów dochodzi. Mamy wspólny cel, który chcemy osiągnąć i do tego dążymy. Więc myślę, że jak nasz tato przeszedł na emeryturę w wieku 56 lat, to naszym celem jest zrobić to dużo, dużo wcześniej. Ale jeszcze parę lat przed nami. Biznes Rider.
wiem też, że inwestujecie w nieruchomości, prawda? I też kupowaliście na wynajem mieszkania, ale też budujecie. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć, jakby skąd ta deweloperka się wzięła w ogóle, jakby skąd ten pomysł o deweloperce, skoro no, to jest branża lekko związana, ale no, nie bez przesady, prawda? To są, to są no, produkcja no, czego innego totalnie. I skąd się ta deweloperka wzięła w waszym portfelu? Zgadza się. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to powiązane, ale powiem szczerze, nie tylko pod tym kątem, że wyposażamy takie nowe mieszkania czy apartamenty, ale też pod kątem koniunktury. Jeśli budownictwo w Polsce, czy w ogóle w Europie ma się dobrze, no to meble mają tym lepiej co robić, prawda? Skąd to się wzięło? Ja już pod koniec, 2007-2008 rok, zacząłem kupować mieszkanie na wynajm i osobiście tym się zainteresowałem i od tamtego czasu, jak tylko minął ten kryzys, ja to nazywam tych opcji walutowych, to rozpoczęliśmy też wszystkie nadwyżki finansowe, firmowe, inwestować w nieruchomości. Przede wszystkim kupowaliśmy grunty, które docelowo miały służyć dla rozwoju naszej firmy. Budowaliśmy obiekty komercyjne, też hale produkcyjne, magazynowe, które w razie czego zawsze możemy sami wykorzystać. I przez te lata uzbierało się dosyć spory portfel takich różnych działek i to nie tylko w naszych okolicach, gdzieś tam pod Wrocławiem, ale też i na Pomorzu. I od zeszłego roku rozpoczęliśmy już ten etap, kiedy chcemy zacząć to spieniężać, czyli zaczęliśmy budowę. I wybudowaliśmy na dzień dzisiejszy apartamentowiec w Obornikach Śląskich i zaczęliśmy sprzedaż właściwie w kwietniu 2022 roku. W sierpniu oddajemy już go naszym klientom do użytku, także udało nam się na krzesłach zbić pewien kapitał, który dzisiaj przez lata inwestowaliśmy w nieruchomości, a teraz dodatkowo jeszcze na tych nieruchomościach budujemy póki co mieszkania i powielamy ten kapitał i naszym celem jest właśnie, żeby zbudować dużo, dużo większy kapitał niż obecnie mamy, żeby projekty zrobić coraz większe. Kolejne projekty mamy też w opracowaniu i takiego flagowca chcemy postawić nad morzem. Kupiliśmy działkę przy plaży w miejscowości Rewal w zachodniopomorskim i tam będziemy budować 44 apartamenty pod sprzedaż. Ile sobie zostawiacie? I to jest ciągle pytanie, na które jeszcze sobie nie odpowiedzieliśmy, ile sobie zostawiamy, bo tutaj jest kwestia tego, ile jesteśmy w stanie zarobić na tej inwestycji i co później z tym pieniędzmi jesteśmy w stanie znowu, gdzie je zainwestować. Więc na to pytanie odpowiem Ci, myślę, za jakiś rok. Okej. No, a powiedz mi właśnie odnośnie tej emerytury, to gdzie jest dla Ciebie ten taki moment, w którym mówisz o kapitale, o majątku, prawda, jasne, ale gdzie jest taki moment, w którym byś powiedział sobie, no dobra, no to jest ten moment, tak? To jest ten cash flow, ten pasywny dochód, że już więcej nie ma sensu tego pchać. Powiem Ci tak. Taki granic sobie nie wyznaczyłem, ale nad nimi się zastanawiałem. I tak jak wspomniałeś, że poznaliśmy się w piątek w Łodzi, to tam pojechałem też na integrację do Kuby Midla, że poznać ludzi podobnych pod względem mentalu, myślenia, takich ludzi przedsiębiorczych. I poznałem kilka osób i słuchałem ich, co w życiu robią i najbardziej interesowały mnie właśnie te osoby, które już są na tej emeryturze rentierskiej. I poziom rzędu 20-30 tysięcy dolarów miesięcznie to są poziomy, które pozwolą utrzymać życie na bardzo wysokim poziomie. I wszędzie, prawda? I właśnie bardzo często słyszałem takie poziomy. To są poziomy, które też osobiście sobie wyobrażałem, że tak to powinno wyglądać, żeby nie było, że tak powiem, żeby nie było przesady, ale żeby też było godnie i na spokojnie. I powiem szczerze, że kapitał, jaki zgromadziliśmy, jest bardzo, bardzo duży, ale pod względem spieniężenia tego w taki przychód pasywny, takie modne słowo ostatnio, to jeszcze tego nie robimy na chwilę obecną. Przyjdzie taki moment, że z każdej inwestycji albo będziemy zostawiali po kilka czy kilkanaście mieszkań, albo postawimy po prostu czynszówki w tych naszych najlepszych lokalizacjach, a też mamy grunty przemysłowe przy trasie S5 pod Wrocławiem i też zastanawiamy się nad budową centrum logistycznego, które możemy wynajmować, więc to też jest coś, co może nam ten przychód pasywny zapewnić. No właśnie, bo niektórzy, jak im się zwiększa dochód, zwiększa im się poziom życia też, to mają takie coś, że a jeszcze więcej. No dobra, ustaliłem sobie, że nie wiem, mój miesięczny ten cash flow, który jest potrzebny, ten czynsz pasywny, żeby się utrzymać, to jest nie wiem, 20-30 tysięcy złotych, później to podwyższają, aż dochodzi do 100, później do 200 i to wciąga i nie chcą wcale przestać.
I właśnie, no, a czasami do życia nie trzeba dużo, prawda? No bo wiadomo, że można żyć pasywnie, to nie trzeba wydawać tyle samo, jak się zarabia, prawda? To już jest oczywiście, trochę... Oczywiście, że tak. I tu Ci powiem, że to dochodzi właśnie do takiego szczytu, ale później z tego szczytu się schodzi pod kątem takich właśnie wymagań i potrzeb życiowych. Tak. Mam starszych kolegów, którzy mają już za sobą przejście na taką emeryturę rentierską. I wrócili do pracy, tak? I powiedzmy, że... Nie jest tak, że leżą pod palmami, bo to się robi nudne po kilku miesiącach, tylko dalej coś robią, ale robią to na spokojnie, ze spokojnym snem, bo mają pewien pewnik, który co miesiąc do nich wpływa, a dodatkowo coś robią i zawsze to robią sukcesami, dlatego że nie ma takiej spiny, nie? Jak tak, to jest tak. Codziennej. To jest właśnie fajne. Ja słyszałem o tym, że ludzie na emeryturze, którzy przychodzą w wieku tam emerytalnym, to jak nie mają celu, nie mają co robić, to bardzo często łapią się choroby, umierają po prostu i no, nie mówię, że wszyscy, ale jakby... długość życia zależy od długości tego jakby od bycia cały czas w pracy, bycia potrzebnym komuś. I nie wiem, moim zdaniem emerytura to jest coś takiego, że to cały czas pracujesz, ale jakby w innych... Na swoich warunkach i w innym wymiarze czasu. Ja na przykład sobie ustaliłem, że jeden dzień w tygodniu przestaję pracować od czerwca i zobaczę, jak to będzie wyglądało, bo stać mi na to, żeby nie pracować, bo nie potrzebuję pracy, aż tak bardzo, bo też pracuję dużo. I wydaje mi się, że to taka półemerytura chyba jest czymś takim lepszym, żeby dużo wyjeżdżać, ty też dużo pracujesz, jesteś w stanie dorzucić to wszystko i pojechać i pracować jakby aż do odcinki tak naprawdę, póki jesteś w stanie. Co ty o tym sądzisz, o takim modelu? Zgadzam się z tobą, a powiem ci jeszcze jedną taką moją obserwację. Wielu moich klientów na Zachodzie, z którymi współpracuję, to są też firmy wielopokoleniowe. Mhm. I dochodzi do tego, że seniorzy rodu, że tak powiem, mimo że to już jest trzecie pokolenie, które prowadzi firmę, seniorzy rodu, którzy mają po 80 lat, dalej pracują w tej firmie i są w pełni aktywni. I po nich nawet nie widać, jakbyśmy ich porównali do tutaj w Polsce, do 80-latków, to jest zupełnie inna liga pod kątem takiej sprawności nawet fizycznej, bo cały czas są aktywni. Oczywiście w mniejszym wymiarze czasu i tak dalej, ale są wciąż aktywni. Zgadzam się z tobą co do tego, że faktycznie taka półemerytura, tym bardziej w wieku około tam 35-40 lat, to jest bardzo zdrowe. Mam kolegę, który zdecydował się przejść na emeryturę w wieku 30 lat. Został mu jeszcze rok, jest na doskonałej drodze i raczej to zrobi. Zastanawia mnie, jak szybko się znudzi, bo wszyscy w kołości właśnie bardziej doświadczeni o tym mówią, że się dosyć szybko znudzi i znajdzie inny sposób na życie. I to jest właśnie ten półśrodek. Ja po tygodniu już generalnie już mnie nosi, już bym chciał coś zrobić, już wpadam na nowe pomysły i nie jestem w stanie. Tak? I myślę, że jakby mi to zabrali, to jakby zabrali mi może nie sens życia do końca, ale jakbym, wiesz, nie mógł prowadzić... Ciebie, no. Tak, nie mógłbym prowadzić biznesu, robić czegoś, tworzyć czegoś, no, coś nowego wymyślać, tak jakby, no to bym się czuł niepotrzebny tak naprawdę. Nawet jakbym miał zapewniony ten dochód minimalny, o którym teraz się mówi, tak? I wszystkie rzeczy. Jasne. Człowiek jest stworzeniem stadnym. I wyobraź sobie teraz, że ty masz 35 czy 40 lat i nagle idziesz na emeryturę, wychodzisz u siebie na miasto i nie widzisz nikogo ze swoich rówieśników, swoich kolegów, bo wszyscy są w pracy. I najbliższe 30 lat też będą w pracy. Tak, tak? Dokładnie tak. Dlatego to jest istotne, żeby ten life balance odpowiednio sobie ułożyć. I istotne też jest to, żeby jeździć na takie spotkania, jakie ty organizujesz, czy Kuba Midel, tak, wielka integracja ostatnio w Łodzi, bo tam spotykamy ludzi, którzy naprawdę mają podobny mental i jak już dojdzie do tego, że faktycznie będziemy na tej półemeryturze, to może część z tych osób też nie będzie pracować, będziemy mogli czas spędzać razem. Często się mówi właśnie, że osoba, która zarabia mało nad pasywnie, na załóżmy 5000 zł, to też nie jest mało, ale no załóżmy przy naszych biznesach no to nie jest, to jest i normalna osoba jest w stanie się utrzymać, jakby godnie żyć i są czasami takie osoby bardziej szczęśliwsze, wolniejsze niż przedsiębiorca, który zarabia 100, 200, 300 miesięcznie, ale generalnie jest cały czas w tej klatce, tak jakby tak. W tym kołowrotku, jak chomik biega, tak? I to jest ciekawe. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, bo wiem, że masz dzieci. Trójkę masz dzieci czy dwójkę? Ja mam dwójkę dzieci. Syna i córkę. I twój brat też ma dzieci, prawda? Tak. I teraz, czy macie jakiś pomysł, jakim to przekazać tą firmę mądrze, żeby oni tego nie rozpieprzyli, żeby oni chcieli to robić, żeby, nie wiem, żeby nie tylko majątek, ale też przekazać im jakby, ile dzieci mają twoje lat mniej więcej? Moja córka ma 3 lata, syn ma już prawie 6, u mojego brata są ciut starsze dzieci, ale ten najstarszy syn ma 16 lat w tej chwili.
Nie mam takiego przepisu i powiem Ci szczerze, obracałem się w tym środowisku właśnie w firm, które zaczynały w latach 80., 90. i ta sukcesja nastąpiła, bądź następuje w tej chwili i to jest dopiero drugie pokolenie, które przyjmuje firmy. I tu już widzę, jakie są problemy w tych różnych firmach, gdzie jest więcej dzieci, czy właśnie bracia, są bracia, którzy każdy ma dzieci i tam jest to kuzynostwo, które ma przejmować firmę i tam widzę, jakie są problemy, więc ja sobie tego do końca nie wyobrażam. O ile to u nas poszło bardzo, bardzo dobrze, to w dalszych kroków jakby nie mam na to recepty. Jeszcze też na to nie jest czas, aczkolwiek wydaje mi się, że też inaczej te dzieci będziemy przygotowywać do wejścia w dorosłość. Ja trochę miałem to narzucone, że musiałem wydoroślić bardzo szybko, w wieku 15 lat. To pamiętam jak dziś, nawet mogę się tego przyznać, jeździłem już od 15 roku życia samochodem bez prawa jazdy. I przedawniło się. Przedawniło się, ale codziennie jadąc do pracy mijałem swoich kolegów, którzy szli do szkoły. Właśnie mówisz, że rzuciłeś liceum, skończyłeś tak. Liceum w końcu? Tak, skończyłem, ale już nie to liceum, tylko poszedłem do szkoły zaocznej i w weekendy to szkołę dokończyłem. Zdałem maturę, jeszcze pamiętam jak dziś z historii na 4, z angielskiego na 6 w związku z tym w związku z tymi szkołami w Anglii. Także z bardzo dobrym wynikiem, ale studia już robiłem u siebie w przedsiębiorstwie, czyli życie mi nauczyło tego biznesu. Czyli nie masz, nie skończyłeś studiów jakby, tak? Nie. No i dobrze. No i bo się okazuje, że tak naprawdę to, że ktoś miał później piątkę w tym indeksie, w tym dzienniku, to nie ma znaczenia, nikt o to nie pyta, to nie jest istotne. Teraz się okazuje, że najlepsze rzeczy, które możesz wynieść ze studiów, to są właśnie relacje i są kontakty i czy przyjaźnie, czy wspomnienia nawet, tak? Tak naprawdę. Dokładnie tak i tu się nawet w tym jeszcze, że tak powiem, utwierdzę, bo mój brat starszy, z którym prowadzę biznes, studia skończył i ze studiów ma choćby przyjaciela, który do dzisiaj jest u nas w firmie i z nami się rozwijał, jest dzisiaj szefem produkcji, więc zaszedł bardzo, tak, bardzo tak. Daleko, także to też jest takie bardzo pozytywne i te relacje faktycznie się nawiązuje. Na dzisiaj wśród osób młodych przedsiębiorczych to polecamy przede wszystkim spotkania takie networkingowe, bo to dużo wnosi. Kiedyś tego nie było, kiedyś o tym nie mówiło i ciężko było nawet spotkać takiego żywego przedsiębiorcy, który wypije sobie piwko, czy pogada, czy tak na luzie, jak jest, jakąś radę ci może dać. Kiedyś nie było tych osób dostępnych. Tak. Ale wiesz co, mam taką historię u siebie, że ja poznałem takie przedsiębiorcę, jak miałem 22 lata. W Lublinie był taki przedsiębiorca, który miał różne budynki, budował z deweloperem, ma biurowiec, miał hotele i tak dalej. I byłem w takim spotkaniu właśnie klubu przedsiębiorczości, jakichś tam studentów, jakiś tam klub mnie ktoś zaprosił, żebym był w hotelu i posłuchał jego wykładu, jak on tam właśnie mówił o firmie rodzinnej, też mówił, jak zakładał ten biznes, jak dochodził. No i ja się wziąłem na wizytówkę, wygrałem w ogóle jakiś tam konkurs był, żeby w tym hotelu przespać się przez dobę, pojechałem do niego i dał mi sobie wizytówkę, ja do niego zadzwoniłem. Po 2-3 miesiącach powiedziałem, że dzień dobry, ja teraz jestem w nieruchomościach, co możemy razem zrobić, tak? I on mnie zaprosił na kawę i słuchaj, dzisiaj już się znamy paręnaście lat i był moim wspólnikiem, mieliśmy parę spółek dzisiaj i tak naprawdę ja dzisiaj dojechałem do jego poziomu tak naprawdę i jakby robię rzeczy tak jakby razem z nim i na tym samym jesteśmy etapie biznesowym, a wręcz czasami on do mnie dzwoni po poradę, tak, żeby się coś zapytać, więc mi się właśnie tak udało, że poznałem takiego człowieka na spotkaniach, mimo tego, że ich dużo nie było, a teraz jest tego mnóstwo w internecie. Ja sam takie robię, Kuba takie robi, jest mnóstwo osób, które robi takie spotkania i... No i twój przykład właśnie pokazuje to, że można, prawda? I tu nie należy się obawiać i tak dalej. I to są, to tak jak z tym moim telefonem do Holandii. Wiesz, łebek 15 lat ma wykonać telefon i zaprosić firmę, bo jakaś firma z Polski chce coś dla nich robić. I to tak samo poszło tutaj. Po prostu wiedziałeś, znaczy nie wiedziałeś, że się nie da, że jest ciężko, tak? Po prostu zrobiłeś to. Tak. Do dzisiaj wyznaję tą zasadę, że nie ma jakby rzeczy niemożliwych. I generalnie ja i mój brat i tą filozofię to przekuwamy niżej. Mówimy cały czas, że my musimy robić więcej niż inni. Musimy robić więcej niż inni, wtedy będziemy odnosić sukcesy. I tak jak na przykład teraz, branża meblowa zaczyna naprawdę wyglądać trochę słabiej po tych ostatnich 2-3 latach Eldorado, a my jeszcze tego nie widzimy, ale bardzo mocno pracujemy nad kolejnymi wzrostami. Stabilnie prowadzimy biznes. W zeszłym roku nasze obroty skoczyły o 25% względem 2020. W tym roku planujemy jeszcze kolejną zwyżkę około 18%. Więcej będziemy mieli sprzedaży w tym roku niż w zeszłym. Także w tym roku przebijemy magiczne 50 milionów sprzedaży, plus deweloperka, to się zrobi około 70 milionów przychodu. Super. Dla naszej
całej grupy. To powiedz mi w takim razie, jak to działa u Ciebie, ta deweloperka? Czy Ty się operacyjnie tym zajmujesz, czy brat? Czy macie jakiegoś menedżera od tego projektu, który to prowadzi? Biznes deweloperski zaczęliśmy robić od podstaw prawidłowo, jak książka pisze, gdzie w krzesła dochodziliśmy 20 lat, żeby był cały pion organizacyjny, który zarządza fabryką. To w deweloperce od początku powołaliśmy menedżera projektu, do tego kierownika budowy, którzy mają do dyspozycji jeszcze trochę osób fizycznych z fabryki, gdzie mamy też oprócz działu produkcyjnego też dział utrzymania ruchu czy działy porządkowe, więc stamtąd mamy do dyspozycji jakiś personel, a tak to bazujemy na podwykonawcach. Także kontraktujemy każdy etap w zależności od warunków. Czyli i to pilnujemy. Nie bierzecie generalnego wykonawcy, tak? Nie. To na tym etapie nie bierzemy. W tej chwili jeszcze bazujemy na tym, że każdy etap rozpisujemy na różnych wykonawców. Tak, też widać, trochę, może nie załamanie, ale widać też, że dzisiaj łatwiej się rozmawia z generalnymi wykonawcami, czy w ogóle z wykonawcami, niż jeszcze rok temu, niż półtora roku temu, kiedy oni jeszcze mówili, nie mam czasu i tak dalej, jakby, że jestem zarobiony, że za dużo mam możliwości, a za mało ludzi. Dzisiaj już się ta sprawa normuje. Nie mówię, że jest jakoś źle na tym rynku, ale dzisiaj widać, że już się robi równowaga. Tak samo w sprzedaży mieszkań też. Niektórzy, którzy są na rynku 2-3 lata, mówią, Daniel, jest, że jest jakiś kryzys. Mniej ludzi dzwoni, mniej się sprzedaje, tak? A ja mówię, nie, to po prostu wróciła równowaga. Te szaleńce czasy, które były rok temu, się już po prostu skończyły. I dzisiaj tak samo trzeba będzie walczyć do klienta, który chce kupić, bo ludzie sobie wyrywali te mieszkania do tej pory, tak? Oczywiście. A teraz po prostu trzeba będzie walczyć o jedną stronę i o drugą transakcję. To dokładnie tak to wygląda. A podam Ci jeszcze przykład, bo też często bywamy na różnych spotkaniach takich biznesowych i był parę lat temu zaczął się kryzys taki z pracownikami. Nie można było, było za mało rąk do pracy na rynku. I byłem na takim spotkaniu, gdzie cały czas każdy po kolei narzekał na to, jak to nie ma ludzi. I jak ja doszedłem do głosu, to powiedziałem, że to nie jest prawda, że nie ma na rynku ludzi. Ci ludzie są, tylko trzeba się o nich trochę bardziej postarać. I to, co my od początku robimy, od samego początku, jak tylko zaczął się ten kryzys, znaczy kryzys, to Eldorado migracyjne i Polacy wyjeżdżali na zachód, to my już w latach 2007 już mieliśmy pierwszych imigrantów z Mołdawii. I my ściągaliśmy ludzi z Mołdawii. To jeszcze nie było w ogóle w Polsce popularne. U Ukraińcach no byli, to się zdarzali, ale nie było tak popularne jak dzisiaj. I to jest między innymi takie przedsiębiorcze działanie, czyli był problem, my go rozwiązywaliśmy. I faktycznie dochodziło do tego, że bardzo mocno działaliśmy PR-owo pod względem takim, że potrzebujemy rąk do pracy. I ludzie byli. I do dzisiaj twierdzę, że są i będą. I to samo będzie z klientami. Trzeba po prostu się bardziej postarać. I no, marketing jest bardzo istotny. W COVID-zie była taka sytuacja, że te ekipy po prostu cały czas podnosiły ceny. No to jest normalne, bo rynek ssał, oni podnosili ceny. Ale był taki moment, kiedy wszystko siadło, po prostu budowy może tam się dalej prowadziły, ale remonty i ludzie przestali kupować, przestali oglądać, wszystko stanęło. Nie wiedzieli, myśleli, że będzie koniec świata, więc wszystko stanęło, pamiętasz? Tak. I ekipy nagle zaczęły do nas dzwonić, czy nie macie jakiejś roboty. No my mamy, ale no dzisiaj to my negocjujemy cenę w drugą stronę, prawda? No bo mamy, ja miałem wtedy 40 mieszkań do wykończenia naraz i sobie bez problemu zakontaktowałem te ekipy, ale jak ja, oni do mnie dzwonili po podwyżkę, czy chcieli podwyżkę, negocjowałem z nimi, zawsze dawałem im, tak jak uważałem, żeby każdy był zadowolony. Ale to już trochę zaczęło się robić zbyt drogo dla mnie. Więc powiedziałem, okej, no teraz sytuacja jest inna, jest dużo ekip na rynku, więc negocjujemy drugą stronę. I wyobraź sobie, że połowa ludzi powiedziała, nie, to jest nieuczciwe, nie wolno tak robić, to jest niegodziwe. I połowa ludzi powiedziała, dobra, no takie realia rynku, no to nie moja wina. A druga powiedziała, nie, to jest w ogóle wyrak szacunku i nie można negocjować w drugą stronę. Ale jak oni wyrywali do mnie pieniądze, to można, to można, bo ja oczywiście ich rozumiem jakby, tak, ale no, chodzi, że jest taki mechanizm. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, że moich pracowników, których mam u siebie w firmie, dla mnie około 20 osób, żebym z nimi renegocjował kontrakt, to chyba, że naprawdę byłoby w firmie, by się mega źle działo. Powiedz mi, gdzie byś chciał być, bo widzę, że dobrze Ci idzie biznes, naprawdę no, nie ma co narzekać, to gdzie byś tak naprawdę chciał być za te 10 lat, tak? No bo za te 10 lat to już może myślisz o tej emeryturze, że już chyba trzeba by było na niej być. To gdzie biznesowo byś chciał być, jakby, żeby Wasza firma doszła? Czego Ci mogę życzyć? Bardzo ciekawe pytanie. To najpierw Ci odpowiem, gdzie ja chcę być i skąd chcę zarządzać i w jakim stopniu. Mam nadzieję, że słowa będą prorocze. Dosyć dużo słów, które w swoim życiu wypowiedziałem, się spełniły i bardzo często to mówię mojej żonie, że muszę uważać, jakie mam marzenia, bo one mi się spełniają. To tak pół żartem, pół serio. Na pewno w spokojnym, stabilnym miejscu. Na dzień dzisiejszy uważam takie miejsce za takie spokojne, to jest Floryda. Przyszłość moich dzieci też widzę w Stanach Zjednoczonych, żeby tam się kształciły.
i ewentualnie sami później już drogę wybiorą, co chcą robić i gdzie chcą to robić. I stamtąd chciałbym z tego poziomu być właścicielem pakietu większościowego fabryki Cloudy, czy w ogóle brandu, bo tutaj mamy szerokie plany i chciałbym, żeby to się spełniło, czyli model zachodni w zakresie salonów meblowych chciałbym wdrożyć w Polsce, bo widzę tutaj kolejną niszę, która jest do wypełnienia. To znaczy model zachodni? To znaczy budujemy showroomy w Polsce i oferujemy już całe wnętrza w tej półce Premium Plus. Widzę to, że w Polsce niestety, ale pojawia się rozwarstwienie społeczne i są ludzie, którzy mają więcej pieniędzy, czyli ci na szczeblu menedżerskim, którzy zarabiają 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, nawet na etacie, oni nie za bardzo mają gdzie kupić meble. Powiem szczerze, gdybym nie był w branży i jak meblowałem sobie, zmieniałem aranżację ostatnio w swoim domu, miałem problem z tym, gdzie mam kupić meble poza krzesłami. I większość mebli twardych zrobiłem na zamówienie, sam je zaprojektowałem, a kanapy wykonali dla mnie moi znajomi, którzy produkują sofy, ale nie sprzedają w Polsce, tylko na zachodzie. Więc widzimy tutaj tą niszę, że możemy to zagospodarować i zaoferować w Polsce zupełnie świeższy design i bardzo ze sobą połączony. Od krzesła po sofy i wszelkiego rodzaju meble, takie twarde, łącznie z różnymi dekoracjami. To ciekawe, tak? Bo wiesz, no, to nie jest tak, że nagle Polska stała się gospodarką mlekiem płynącą, tylko już ten dobrobyt tam trwa parę lat, prawda? I tak. Żeby naprawdę ciężko było kupić dobrej jakości meble, no to ciekawe, bo rozumiem, że w Lublinie może nie być takiego stanu, jasne, ale że w Warszawie na przykład albo we Wrocławiu. Nie, no oczywiście, że są pojedyncze, tylko mówimy o jakiejś sieciówce, prawda? Jeśli dzisiaj chcesz kupić meble luksusowe, to pierwsze co myślisz, to jest Kler. I owszem, w Klerze kupisz takie meble, tylko tam jak chcesz kupić krzesło, a tak się pochwalę, jeden z naszych modeli, dwa nasze modele są sprzedawane w Klerze pod jeszcze inną marką niż moja, to i takie krzesło kosztuje w Klerze na przykład około 4000 zł. Tylko krzesło potrzebujesz od razu 6 albo 8, więc zrobi ci się wydatek rzędu 30 tysięcy za krzesła. Zarabiając tyle miesięcznie, zastanowi się, czy tyle chcesz wydać na krzesło, raczej nie. Więc widzimy tutaj tą półkę średnią, tak, dokładnie, gdzie widzimy, że nawet Agata Meble tego nie wypełnia, Black Red White tego nie wypełnia. Są tylko jakieś concept story, to są niewielkie sieci w Polsce, które wypełniają tą lukę, ale w bardzo małym zakresie. A my jesteśmy w tym położeniu bardzo szczęśliwym, że oprócz tego, że mamy swój brand, który rozwijamy cały czas, zaopatrujemy kilka brandów zachodnich, które bardzo dobrze mają skrojoną politykę na rozwój tego typu właśnie salonów showroomowych. Okay, i można trochę od nich podpatrzeć, tak? My mamy model gotowy, który tak naprawdę musimy go tylko skopiować tutaj na nasze warunki. A to nie są trudne rzeczy i chcemy to zrobić. I taki pierwszy salon w przyszłym roku jest zaplanowany, chcemy albo w Wrocławiu, albo w Warszawie otworzyć i tą sieć chcemy rozwijać. Także wracając do tego, gdzie się widzę za 10 lat, to w zakresie fabryki chcę, żeby ta fabryka dalej się rozwijała, ale już nie tylko jako produkcja, ale też jako brand i będzie to na pewno brand pod nazwą Cloudy i tutaj się rozwiniemy w zakresie w ogóle wyposażenia wnętrz mieszkań, domów. Kolejną naszą odnogą, którą chcemy stworzyć, to będzie na pewno poszerzenie oferty dla Horeki, czyli hotele, restauracje, bo tutaj odnosimy już sukcesy spore, ale widzimy dużo szersze pole, gdzie możemy to zrobić. Pod względem deweloperskim to myślę, że już dojdziemy razem z bratem do tego momentu, że dużo nieruchomości zachowamy w swoim portfolio po to, żeby one pracowały już tylko na nas. Tak. I tak to widzę za 10 lat. Żeby zdecydować, tak? Także dokładnie. Super, no, bardzo fajne plany. Ja mam nadzieję, że spotkamy się za rok, za dwa i jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Także wielkie dzięki, piąteczka. Dzięki. Dzięki w ogóle, że wsparłeś wielką orkiestrę, że kupiłeś, jakby, że wygrałeś licytację, bo tam była zawzięta walka i powiedzmy widzą, że zapłacili za to 16 tysięcy złotych, które poszło bezpośrednio na konto wielkiej orkiestry. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że i tak ja, i tak samo ty mogliśmy tutaj wesprzeć cel charytatywny. Także dzięki wielkie jeszcze raz i na razie. Hej. Dziękuję. Hej.